Dobra, powiedzmy, że zrobimy coś takiego. Weźmiemy sobie to na cycnik. Jak to też Husiek zresztą kiedyś mówił, regeneracja. Protection jest. Znowu protection. Kurde, co tak dużo tego protection? Ja pitole. Dobra, never mind. Miałem coś. A właśnie, miałem coś oddać. Na razie weźmiemy sobie kości, bo kości są na razie dla mnie najmniej. Mi najmniej potrzebne. Piesa na razie nie będę miał. I zbierzmy sobie po prostu żelazo, żeby już niedługo wyzbyć się kamiennych rzeczy i żeby zacząć robić te żelazne rzeczy. Dobra. Tam znowu tin mamy u góry, widzę. Oh shit. Strzały mi dałeś. Wiecie co? Zmniejszmy sobie jeszcze, powiedzmy, włączmy sobie uderzanie, chociaż nie, to by mi się fajnie, bardzo by mi się przydało. Minimum fast off. Dobra, powinno być teraz git. O, zupełnie inaczej się ten gra. Dobra, to teraz sobie pójdźmy tędy. I tak, zanim ktokolwiek mi powie odnośnie polskiego Minecrafta, już na ten temat się wypowiadałem w poprzednim odcinku, więc jeżeli jeszcze nie oglądałeś, to serdecznie zapraszam do obejrzenia. Of course. Ciągle mi się... O! Co my tu mamy? Brąz teraz? Zobaczmy. Wyrzućmy na chwilę ten... Cooper. Copper mamy. To zbierzmy sobie ten koper cały. Okej, dobra. Tutaj już mamy dziureczkę, czyli mamy przejście, spoko, spoko. Pikak zaraz nam tutaj pierdyknie, bo mamy już tylko 10% wytrzymałości. No takie jest niestety smutne życie Zagrajmera, że musi co jakiś czas naprawiać kill-off. Ja sobie zdaję z tego sprawę. O, znowu tin. Dobra, weźmy, pójdźmy na razie tędy. Ale tutaj nic nie ma. Dobra, to jest teraz ten czas, gdzie trzeba dorobić sobie więcej pochodni, tak więc... Sial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 a. Robimy tak, wywalamy to. Pyk, pyk. Ej, trochę sobie skróciłem okienko. Proszę mi tutaj już naprawić to w OBS-ie. Dziękuję. I nie, to nie był desync audio, po prostu za późno zadziękowałem. Podziękowałem, a nie zadziękowałem. Kurde. Tfu. Okej. Tutaj coś mamy. Aluminium teraz mamy. O kurde, kolejna jakaś inna ten ruda. Myślałem, że to tin jest. Teraz mamy aluminium, mamy iron, mamy tin oraz copper. Dobra, uwaga, bo tutaj może być pod spodem lawa. Ja nie chcę, że tak powiem, ryzykować, bo boję się, że jak zaryzykuję, to potem będę płakał, że straciłem dużo itemów. A tego byśmy chyba nie chcieli. No, półgodzinny odcinek, czyli powiedzmy, że... Pierwsza część będzie trwała z jakieś 20 minut, druga część gdzieś tyle samo, więc no będzie 8 odcinków już z Minecrafta. Kurde, to już rekord pobiłem, bo generalnie maksymalnie ile nagrałem to na 2 pomidory.pl pamiętam, że z 6 plus 1 odcinek z Minecrafta na modach, no to było z 7 odcinków. Więc robię rekordy, moi drodzy, robię rekordy. Mam nadzieję, że na długo, a nie, że to będzie taki chwilowy powrót. O kurde. Ty naprawdę chyba chcesz, kurde, leżeć. O-oh. Szybko. Uciekamy. Hehehe.
Dziękuję. Za szybką regenerację. Jezu, jaki lamus, nie? Nie dałby rady sobie, kurde, z szkieletem, ja pitole. Wiecie co? Mam wrażenie, że momentami Minecraft lekko ścina, dlatego że przez tą modyfikację z tym Dynamic Light, czy jakoś tak ona się nazywa, tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego że, jakby to powiedzieć, inaczej Minecraft chodzi, kiedy nie używam tych pochodni, a inaczej, kiedy zaczynam używać. Zobaczcie, są takie lekkie ścinki. Może one nie są aż tak bardzo przeszkadzające, ale jednak są, ale kiedy nie używam, to patrzcie, zupełnie inaczej. Z Dynamic Lights chyba ten, lekko ścina. Nie jestem tutaj pewien. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo odczuwam różnicę, jak wiecie, trzymam pochodnie w swojej łapce. Jakkolwiek to brzmi. I dobra. Zabieramy sobie to. Wszystko fajnie. Tutaj nic nie ma, więc lecimy dalej. Latest Death, czyli moja ostatnia śmierć. O, coś tam mamy, moi drodzy. Tam trzeba zejść. I my to zrobimy. Zrobimy sobie schody, tak jak to zawsze robiłem w każdej wersji Minecrafta, czyli po prostu takie schodki w dół. Pyk, pyk. Oh yeah. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie miało miejsce, bo to mnie trochę ciekawi, nawet trochę bardzo mnie ciekawi. Okej, tu się nam kilofek zepsuł, więc teraz zrobimy coś takiego. Aha, czyli tutaj tym bardziej sobie nie zejdziemy, dlatego że jest tu mega nierówny teren. Fajnie, fajnie mi tutaj wygenerowane zostało to wszystko, nie powiem, że nie. Co to kurde jest? To czarna woda jest normalnie. Czekajcie, da się to wziąć? Wypiję. Nie, nie da się. Musiałbym mieć jakiś ten. Musiałbym mieć wiadro. A wiadra nie mam. Czekajcie, jest możliwość włączenia jakiegoś moda? Global Mod Options. O, Minecraft teraz stanął, super. O, skraszowało mi grę. Coś tutaj mamy. Coś tutaj mamy. O kurde. Co tu mamy w ogóle za przejście? Zaraz sobie to ogarniemy. O, jesteśmy pod tymi teraz lochami. A proszę. O kurde, dobra, wpadłem gdzieś na poziom niżej. Nie wiem, gdzie jestem, ale mam chyba włączone na normal, ta? Nie, na peaceful mamy, dobra, to powiedzmy, że easy. Co tu mamy? Cholera jasna, ale ciemnica. Prawdopodobnie pod tym jest TNT, coś mi się tak wydaje. Kurde! Pal gumę! Śmietniku jeden! Palcie gumę! Dobra, to był błąd. To był błąd. Ty tutaj można co niektóre te klocki szybko rozwalić. Czyli faktycznie może mamy jakąś twierdzę pod ten... pod chatą. To się nam przyda na 100%.
Co to w ogóle jest? Gdzie ja trafiłem? The fuck? The fuck? Ej, ludzie, wiecie co? Przekopmy się przez to mieczem. Dobra, małe pająki, to wy tam palcie gumę. Dawno co prawda was nie widziałem, ale jakoś nie jestem zadowolony z spotkania z wami. Więc palcie mi tutaj Gumisława. Co tu mamy? O Jezu, ile mamy tutaj itemów. Aha, fajne. Gravel utknął. No super, świetnie. Emerald. Czysty kamień. Spoko. Tak zwany clear stone. Nie mówcie, że ja teraz też w tym utknę. Badziewiu. No, nie utknąłem. Okej. Fajnie, normalnie wszystko tutaj. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że tutaj sobie zakończymy już odcinek, który i tak już wyszedł dosyć długi. Daj mi stąd wyjść po prostu, daj mi stąd wyjść. Dokładnie tak, tutaj sobie gdzieś go zakończymy. No dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, bo w końcu on dobiegł do końca. No, robiłem w sumie taki dzisiaj spokojny odcinek, dlatego że mam dzisiaj taki oto humor, że po prostu nie mam ochoty dzisiaj, żeby sobie jakieś takie, powiedzmy, na siłę żarty wklepywać do swojego programu zwanego Minecraft. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek. Jeżeli tak, to oczywiście łapa w górę, subskrypcja, jeżeli jesteście nowi, po więcej. A my widzimy się w kolejnych odcinkach i w kolejnych przygodach w tej oto kopalni. Nie mogę się tego po prostu doczekać. Trzymajcie się, cześć i elo!